Pandemia. Chcielibyśmy wierzyć, że się niedługo skończy, że nasze życie wróci do normy sprzed koronawirusa. Chcielibyśmy wierzyć, że Omikron to jest ostatnia mutacja tego wirusa, a tymczasem coraz więcej osób się zakaża, sporo choruje i niestety w Polsce wciąż sporo osób umiera. A dzisiaj zapraszam na spotkanie nie z lekarzem, który leczy koronawirusa i pacjentów z koronawirusem, z urzędnikiem, który, można by powiedzieć, na koronawirusie zjadł zęby. Tomasz Augustyniak, dziś zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, a wcześniej przez wiele lat pracownik i szef pomorskiego sanepidu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Od lutego ubiegłego roku, czyli właściwie już rok, nie pracuje pan w sanepidzie, ale wcześniej pan, tak jak powiedziałam, był tam długo. Do dzisiaj pan odbiera telefony i doradza. Mówi, czy to są objawy koronawirusa, zrobić test, nie zrobić test, jak się zachowywać, czym leczyć, czym nie leczyć? No, zdarza się. Raczej to są takie telefony, które mają na celu przede wszystkim pokierowanie kogoś, kto prawdopodobnie jest zakażony, bądź też ma jakieś problemy z tą machiną, która jest stworzona wokół zarówno pacjentów, jak i osób, które muszą się na koronawirusa przetestować. Jest też wiele problemów z kwarantannami, z izolacjami. To są tematy, które rzeczywiście, mimo tego, że już mija rok w inspekcji sanitarnej nie ma, wracają. Ale robi pan też trochę na doktora chyba, prawda? Postaram się nie, bo byłoby to jednak pewnego rodzaju nadużycie, aczkolwiek raczej to są takie porady, gdzie i do kogo trafić, jeżeli chodzi o problemy, bo naprawdę są przeróżne, łącznie z pewnego rodzaju komplikacjami zdrowotnymi po przejściu COVID-a, czasami już bardzo dawno temu. Dzisiaj się te różnego rodzaju komplikacje zdrowotne uwidaczniają i one są czasami bardzo poważne. Wiele osób, no tak się słyszy, nie zgłasza się na testy. Robią sobie sami testy z apteki albo z marketu, które często są pozytywne. W najlepszym razie sami się izolują, ale sanepid nic o nich nie wie. To jest pana zdaniem duże i niebezpieczne zjawisko? Wydaje się, że ono przyrasta wraz z kolejnymi falami i ma to pewnie związek z wieloma aspektami, między innymi też z tym, że nie ma co ukrywać, polski system testowania w kierunku koronawirusa jest niewystarczający i to wiemy od dawna, w zasadzie od wielu miesięcy się to niespecjalnie zmienia, mimo że przyrastało zarówno laboratoriów w sieci COVID, jak i punktów testowania, Ale w czym jest była to ta przyczyna? Bo ja absolutnie mam wrażenie, że od początku niewystarczające. pandemii mówimy, za mało testujemy. Bo co, teraz wydaje mi się, że chyba testujemy mimo wszystko za mało, bo wycena została zmieniona, tak? Laboratorium się nie opłaca. To jest oczywiście jedno z wielu aspektów, które tutaj powinniśmy przytaczać. Oczywiście zmiana wyceny także. Przypomnijmy, wycenę zmieniono z 280 złotych za test PCR na 113 złotych i to całkiem niedawno, wówczas kiedy już wiedzieliśmy, że zbliżamy się do kolejnej fali. Tutaj akurat mówimy o fali piątej, tak zwanej umownie, czyli w tej, której dzisiaj się znajdujemy, fali związanej z wariantem Omikron. Natomiast jest to też kwestia wieloletnich konsekwencji, powiedziałbym, niedoceniania środowiska diagnostów laboratoryjnych, bo to oni są niezbędni do wykonywania tych badań. W dużej mierze to jest też powód tego, że polskie laboratoria jednak są w dużej mierze nieprzygotowane na to, co się stało w związku z epidemią i w dużej mierze też z tego wynika problem, aczkolwiek też moim zdaniem on wynika przede wszystkim z braku edukacji społecznej, bo przecież do dzisiaj, pomimo tego, że jesteśmy w tej pandemii już od ponad 2 lat, wiele osób nie wie i nie jest przekonana do tego, że warto odbyć kwarantannę. Nie wie, czym jest kwarantanna, często myli ją z izolacją.
nikt też niespecjalnie w przestrzeni publicznej nie tłumaczy rzeczywiście tak naprawdę, że ta kwarantanna to jest dbałość o osoby z naszego najbliższego otoczenia w momencie, kiedy byśmy się okazali zakażonymi. I to jest jakby kwestia podstawowa. Brak takiej powszechnej świadomości tego aspektu wydaje mi się, że też powoduje, że niektórzy chcą pójść na skróty, a skoro można w wielu sieciach handlowych zakupić test i się przetestować, zostając tak naprawdę w pewnym sensie anonimowym, poza systemem. To się to robi. No, system z robieniem wymazów w aptekach chyba jednak się nie sprawdził z tego, co słyszymy. On się nie mógł sprawdzić z wielu względów. Przede wszystkim ze względu na wymogi infrastrukturalne, które zostały postawione apteką. To trochę tak jakby w żabkach robić, prawda, te testy? Ja bym jednak nie przyrównywał apteki, gdzie mamy rzeczywiście wszechstronnie wykształconych farmaceutów, w dużej mierze przystosowanych też do zadania, które im tutaj postawiono. Przypomnijmy też, że były w tym zakresie stosowne szkolenia z personelem sklepów. Natomiast co do zasady rzeczywiście wymogi infrastrukturalne, odrębne wejścia, odpowiedzialność za klientów apteki, bo przecież my musimy ich zabezpieczyć i przysłowiowo mówiąc oddzielić od osób, które potencjalnie mogą być zakażone. To wszystko powoduje, że to się nie mogło udać i to stwierdzenie, które pojawiło się z ust najważniejszych osób w państwie o tym, że będziemy mieli powszechne testowanie w aptekach ogólnodostępnych wszystkich, no, było wiadomo z góry, że nie będzie mogło się ziścić w praktyce. A dzisiaj w takich realiach, jakie jesteśmy, jaki byłby najbardziej optymalny system? Ja nie wiem, może naiwne to jest myślenie, ale mi się wydawało, że dosyć skuteczny był taki system tych punktów drive-thru, bo po pierwsze potencjalne osoby zakażone nie stanowiły zagrożenia, po drugie wydawało się, że to jest taki dosyć prosty sposób. Ten system istnieje, pani redaktor, natomiast on na pewno nie jest tak powszechnym, jakbyśmy chcieli. Według oficjalnych danych, które zresztą Ministerstwo Zdrowia podało w strategii, którą przedstawiło właśnie na walkę z COVID w tym okresie zimowo-wiosennym 2022 roku, pojawia się także ten ostateczny potencjał dobowy wykonania testów. I to jest 192 tysiące w tym dokumencie. Oczywiście tam ministerstwo zakłada, że pojawią się kolejne laboratoria, pojawią się kolejne punkty poboru materiału i ten potencjał będzie rósł. Natomiast jeżeli zakładamy i według również oficjalnych danych płynących z Ministerstwa Zdrowia, że za około 10 do 15 dni może nas czekać poziom dziennych zakażeń oscylujący wokół 150 czy nawet 200 tysięcy. No to mało. No to ja pytam, jak my mamy to stwierdzić i czy ten system testowania rzeczywiście ma na tą chwilę w tym kształcie w ogóle sens. A proszę mi powiedzieć, jak mamy dzisiaj średnio stwierdzonych zakażeń ponad 40 tysięcy, średnio tygodniowo, tak? Można tak przyjąć. To ile to jest pana zdaniem w praktyce? Bo wiadomo przecież po pierwsze, nie wszyscy się testują. Ile może być osób tak naprawdę zakażonych? Znaczy przyjmowało się w różnych ujęciach, bo są oczywiście w tym zakresie próby prowadzenia szacunków, że jest to przynajmniej 4-5-krotność tego, co się pojawia w oficjalnych statystykach. W tej chwili mamy też taką sytuację, i to już jakby zostało również potwierdzone specyfiką wariantu Omikron, że jest to poza dużo większą zakaźnością wariant, który charakteryzuje się też i dużo łagodniejszym przebiegiem, to znaczy dużo mniej osób z zakażonych wirusem w tym wariancie trafia do szpitali, dużo mniej także w związku z tym będzie przychodzić COVID w sposób niezwykle ciężki, czy
dużo mniej również będzie w związku z tym umierać. Natomiast weźmy pod uwagę skalę. My tej skali zakażeń, jakie notujemy w ostatnich dniach, tak naprawdę wcześniej nie widzieliśmy, więc skutki tutaj także w kontekście osób hospitalizowanych, jak i zgonów mogą być widoczne i niezwykle dotkliwe i tego się obawiamy. Mhm. Ja przypomnę też te perspektywy, które ministerstwo samo potwierdza i one rzeczywiście wynikają z tych modeli reprezentatywnych, modeli matematycznych, które są wykorzystywane do śledzenia przebiegu pandemii, ale też i przewidywania jej przebiegu w przyszłości. Najbliższe dni, czyli pierwsze dni lutego, to możliwe poziomy dochodzące do 60-70 tysięcy zakażeń nowych dziennie. Połowa lutego to poziom właśnie około 150 do nawet 200 według niektórych modeli zakażeń dziennie. Ta fala będzie piorunujący przebieg przybierała i też liczymy na to, że równie piorunujące później będą spadki. W marcu, tak niektórzy mówią. Oczywiście chcielibyśmy bardzo w to wierzyć. Testowanie to jedno, szczepienia to drugie. W Urzędzie Marszałkowskim praca zdalna tylko dla zaszczepionych. Kontrowersyjna to decyzja. Inne urzędy się na to nie zdecydowały. Oczywiście już mówi się o tym, że to jest segregacja pracowników. Bierze pan to na przysłowiową klatę? To też nie jest tak, jak to podano w mediach. Z tego, co pamiętam, rzecznik naszego urzędu też informował jednoznacznie, że ten wątek, który się przedostał do prasy z tych wewnętrznych naszych informacji kierowanych do pracowników, dotyczy przede wszystkim kwestii kwarantanny osób, które mają w domu osobę zakażoną i postępowania w tym zakresie. Te zasady, które nam podaliśmy, mają też charakter zaleceń dla pracowników i mają związek przede wszystkim z tym, że osoba, która ma w domu zakażonego domownika, w myśl dzisiaj obowiązujących przepisów, może zostać z kwarantanny zwolniona, o ile była wcześniej zaszczepiona w pełni, bądź też jest ozdrowieńcem, po wykonaniu testu, w zasadzie następnego dnia, po potwierdzeniu zakażenia. I jakby to ma związek przede wszystkim z tym aspektem i ma chronić pracowników, którzy pozostali w urzędzie. Nie jest prawdą to, co wskazywano w tych informacjach prasowych, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego jest wprowadzony zakaz pracy zdalnej dla osób niezaszczepionych w ogóle. Ten aspekt informacji dotyczył przede wszystkim zasad kwarantanny właśnie w tym konkretnym aspekcie i to też tłumaczyliśmy w być może niewystarczająco w tym przekazie. Dodam też jednoznacznie, że to jest też kwestia efektu pewnych starań pracodawcy, który doprowadził również do rozwiania wszelkich wątpliwości, czy próbował doprowadzić do rozwiania wszelkich wątpliwości wśród pracowników co do skuteczności szczepień. No bo właśnie tam chyba z tego dokumentu jest takie zdanie. O skuteczności szczepień z przywołaniem dowodów naukowych będziemy Państwa dodatkowo informować w tym dokumencie. Macie jakiś, nie wiem, ruch antyszczepionkowy w ramach urzędu? Nie mamy ruchu antyszczepionkowego, tak myślę, w ramach urzędu. Natomiast mamy niezwykle wysoki stopień wyszczepienia pracowników. Znamy go między innymi też i dlatego, że jako pracodawca Urząd Marszałkowski proponował wsparcie w zakresie organizacji szczepień w naszych podmiotach leczniczych, tak dla pracowników, jak i dla ich rodzin. Stąd też osoby, które dobrowolnie się na te szczepienia zgłaszały, mniej więcej znamy ich skalę w kontekście całości zatrudnienia w urzędzie. Jest to ponad 90%, więc myślę, że jesteśmy dobrym przykładem, jeżeli chodzi o pracodawców takich instytucjonalnych, dość dużych. I tak jak mówię, wynika to z tego, że rzeczywiście prowadzimy dość taką intensywną politykę informacyjną, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację epidemiologiczną, ale też o kwestię związaną, poszerzone również o kwestię związaną ze szczepieniami. Organizowaliśmy również spotkania z autorytetami w tym zakresie,
ze specjalistami chorób zakaźnych, z profesorami dla pracowników, gdzie mogli zadawać pytania i rozwiewać te swoje wątpliwości. Myślę, że to też wpłynęło na ten dobry wynik. Panie dyrektorze, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie ustawy, w której pracodawca mógłby właśnie sprawdzać, czy ktoś jest i pytać, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Natomiast obecnie proceduje ustawę, w myśl której trzeba będzie pracowników, pracownicy będą mogli się testować, a jeśli się nie będą testować, a ktoś kogoś zakazi, to będzie miał prawo do odszkodowania. Złośliwi mówią lex confident. Ja bym chciała pana zapytać, pana zdaniem, gdzie jest motywacja do tego typu dosyć kontrowersyjnych rozwiązań? Znaczy, ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem tego projektu. Jak on się tylko pojawił, a pojawił się pewnego wieczora w ubiegłym tygodniu, to chwilę potem pisałem do niego recenzję, która wskazuje na to, że to jest projekt, który nie powinien w żaden sposób być dalej procedowany ze względu na to, że on nie rozwiązuje tak naprawdę żadnego problemu, a na pewno nie gwarantuje zrealizowania celu, jaki się mu stawia. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na kruchość całej konstrukcji. Znaczy, konstrukcja oparta na tym, że pracodawca będzie mógł żądać informacji o wynikach, a w zasadzie, jak pani przeczyta projekt, to się pani dowie, że będzie mógł żądać, ale niekoniecznie. Informacji o wynikach testu, które będą raz w tygodniu gwarantowane wszystkim pracownikom, to ja się pytam, w jaki sposób chcemy to zrobić, bo nikt na to pytanie nie odpowiedział. Znaczy, na wejściu do firmy laboratorium. A dość istotna jest to kwestia z uwagi na to, że tak jak powiedzieliśmy, Ministerstwo Zdrowia chwali się potencjałem testowania na poziomie, powiedzmy umownie, 200 tysięcy testów na dobę. A pani redaktor, ilu mamy pracujących w Polsce? Wydaje mi się, że to są jednak miliony, które tak naprawdę miałyby prawo skorzystać z testu raz w tygodniu. Więc wydaje mi się, że to jest nierealne, biorąc pod uwagę też wyciągnięcie tej konsekwencji, którą ten projekt przewiduje w kontekście sytuacji, w której pracownik nie przetestowałby się zgodnie z tym uprawnieniem i doprowadził do zakażenia osoby współpracującej. Pojawia się roszczenie sięgające mniej więcej w przeliczeniu 15 tysięcy złotych. No, ja nie widzę możliwości nawet realizacji tego trybu, nawet kiedy by go przyjąć. Ale kto to miałby w ogóle dochodzić? Wewnętrzna policja w firmie? Tam jest wskazany tryb, który moim zdaniem jest kompletnie nierealny. Już nie mówiąc o tym, że wadliwy pod kątem różnego rodzaju dalszych możliwości. Ale to może dalszych tak, myśli pan, że to jest, chodzi, nie wiem, o odwrócenie uwagi od tego, że pojawiają się głosy, że właśnie, że trzeba by jakoś, nie wiem, może obowiązkowe szczepienia, może sprawdzać szczepienia. No, o co chodzi? Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w sferę polityczną, ale chyba jednak trzeba, bo jest to polityka zdrowotna, to też jest polityka. Dokładnie. I można by było prześledzić wypowiedzi, które się pojawiły wokół tego projektu. I wypowiedzi mówiące o tym, że rząd chce iść drogą środka. Tak? Drogą środka. Pogodzić wszystkie racje. W momencie, kiedy z jednej strony pozbył się takiego supportu merytorycznego w postaci Rady Medycznej, która dyktowałaby ewentualnie, jak w tej chwili wyglądają trendy w nauce, a z drugiej strony mamy bardzo intensywnie rozpychające się także w parlamencie grupy antyszczepionkowe. Jeżeli spojrzymy na te dwa aspekty, o których wspomniałem, i przyjmiemy, że rząd zapowiada, i powiedział to pan premier wprost, drogę środka, to mnie ten projekt trochę nie dziwi. Natomiast nie udawajmy, że on coś rozwiąże, bo wiemy, że nie rozwiąże i nie jest w stanie rozwiązać w tym kształcie, w jakim zostaje przyjęte. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że
tak naprawdę nie ma w tym projekcie ani słowa o szczepieniach i osobach szczepionych, co tak naprawdę poddaje wątpliwość całą akcję szczepień, cały sens ogromnej operacji, która w tej chwili jest cały czas realizowana, na które polskie państwo przeznaczyło ogromne pieniądze. Oczywiście ta akcja szczepień sama w sobie też okazała się w pewnym sensie klęską, bo nie mamy wyszczepienia na poziomie zabezpieczenia populacyjnego, mimo tego, że realizujemy te szczepienia tak długo. Natomiast cały czas ten poziom wyszczepialności jest za mały, abyśmy mogli mówić o ochronie społeczeństwa. O to też pana zapytać, bo z jednej strony mamy takie wrażenie, że te ruchy antyszczepionkowe, czy ludzie, którzy w jakiś sensie mają wątpliwości, może to nie są od razu z jakichś ruchów antyszczepionkowych, że jednak ten głos jest coraz głośniej słyszalny, tak można powiedzieć, rosną w siłę. Ale z drugiej strony może gdzieś właśnie popełniono błąd, robiąc taki, żeby przekonywano Polaków, że szczepienie to jest jedyny sposób, remedium na całe to zło, a oni widzą, że chorują tak samo, no może nie widzą tego, że skutki tych chorób nie są takie. Gdzieś popełniono błąd. Myślę, że pewnym błędem i pewnym uproszczeniem jest to, że sama kampania informacyjna, zresztą czym się chwali Ministerstwo Zdrowia, podsumowując swoje działania w zakresie realizacji Narodowego Programu Szczepień, była oparta jednak o czysty przekaz medialny. I to taki przekaz medialny, który w zasadzie kieruje uwagę na fakty pozanaukowe, tak bym powiedział. Bo jeżeli przyjmujemy, że robimy spoty reklamowe, w których występują celebryci, no to ja tam przekazu merytorycznego, naukowego nie widzę. Jeżeli przyjmujemy, że osobą zachwalającą szczepienia w telewizji codziennie jest pan minister zdrowia, który nie może się wznieść ponad przekaz polityczny, to ja tam również przekazu merytorycznego nie widzę. Jeżeli przyjmiemy, że w polskiej szkole dalej nie rozmawia się na temat tego, czym są szczepienia, jak tak naprawdę są istotne z punktu widzenia obecnej sytuacji, kryzysu, z którym mamy do czynienia od 2 lat, który niesie za sobą olbrzymie skutki społeczne i gospodarcze, także w tej grupie docelowej, bo chciałbym zwrócić uwagę, że mamy ogromny problem, który jest konsekwencją pandemii, natury, powiedzmy, problemów psychicznych dzieci, tak to nazwijmy, chociaż jest to problem dużo szerszy niż tylko problemy psychiczne, to ja nie dziwię się, że tak to wygląda. Z drugiej strony nie ma podstawowego przekazu, który, tak jak powiedziałem na wstępie, edukowałby społeczeństwo. Bo tu trzeba edukacji. To są lata zaniedbań, które nie dotyczą zresztą tylko Polski, dotyczą większości świata, gdzie daliśmy się rozwinąć drugiej epidemii, bardziej chyba istotnej. Niektórzy ją nazywają epidemią denializmu, czyli wyparcia faktów naukowych, czy wręcz zaprzeczania tym faktom. I dzisiaj ruchy antyszczepionkowe mają pewnego rodzaju wymiar międzynarodowy. I rzeczywiście zyskują bardzo, bardzo na sile w takim przekazie. To się skończy kiedyś tam, że w ogóle szczepienia nie będą obowiązkowe, odra i te wszystkie inne choroby? Pani redaktor, na razie efekt jest taki, że te szczepienia, o których pani wspomniała, czyli wynikające z programu szczepień ochronnych, są na skrajnie niskim poziomie, który nie zabezpiecza nam populacji, więc można się spodziewać, że za chwilę po zakończeniu epidemii koronawirusa doczekamy się być może powrotu, masowego powrotu chorób wieku dziecięcego, o których już dawno zapomnieliśmy, jak są groźne. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że te grupy, o których pani wspomniała, one nie tylko zyskują na sile w takim przekazie medialnym, natomiast one się też bardzo mocno radykalizują, czy eskalują swoje działania. Proszę zobaczyć, że nikogo w Polsce już nie dziwi stwierdzenie, że minister zdrowia rządu Rzeczypospolitej jest mordercą. To się pojawia w przekazie medialnym ze strony ruchów antyszczepionkowych.
Atakowani są lekarze. Atakowani są lekarze, grozi się lekarzom, grozi się też przedstawicielom instytucji zdrowia publicznego w Polsce. I to jakby jest taki moment, pojawiają się również pewnego rodzaju zapowiedzi, których nawet nie warto tutaj powtarzać, o możliwości wojny domowej na tle właśnie tych aspektów, o których rozmawiamy. No, to są rzeczy, które wydają się już pewnym apogeum tego, o czym rozmawiamy. Niestety nie tylko nasz rząd, ale wiele instytucji, także międzynarodowych, niespecjalnie ma narzędzia, czy zdiagnozowało problem, żeby z nim walczyć. A ja myślę, że epidemia denializmu, czyli wyparcia faktów naukowych i też większego tak naprawdę cytowania autorytetów typu pani Justyna, pan Jurek czy pani Edyta, niż profesorów, którzy w tym zakresie rzeczywiście dysponują rzetelną wiedzą w kontekście kryzysu zdrowotnego, w którym się znajdujemy, no to spowoduje jednak dużo złego, a brak walki z tym niestety skutkuje tym, co widzimy na co dzień. Między innymi tym, że mamy niespełna 60% zaszczepionego społeczeństwa i wchodzimy właśnie w najistotniejszą i chyba najbardziej krytyczną falę zakażeń. A będzie potem epidemii. I siódma, i ósma, i kolejne? Czy Omikron faktycznie bardzo zjadliwy będzie ostatnią taką mutacją poważną? Myślę, że tutaj możemy się opierać tylko i wyłącznie na dużych przypuszczeniach. Wiemy na pewno, że ta fala, jeżeli byłaby tak intensywna, jak się ją prognozuje, a wiele wskazuje na to, że tak się może stać, to doprowadzi do kontaktu jednak większości społeczeństwa, które do tej pory nie miało kontaktu z tym wirusem, i prawdopodobnie to spowoduje, że Omikron straci na znaczeniu i przejdzie... Bo zdobędziemy odporność populacyjną? Tak, i przejdzie do roli w zasadzie wirusa sezonowego. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt, ponieważ od kilku dni dochodzą nas informacje o kolejnej mutacji, czyli tak naprawdę pod kolejnej mutacji Omikrona w zasadzie o znaczeniu BA2, które wskazuje na to, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną wirusa, która jest jeszcze bardziej zaraźliwa od Omikrona w tej podstawowej wersji, tak to nazwijmy roboczo. Z drugiej strony nie mamy też informacji, na ile to się przenosi na rzeczywiście ewentualne jego złagodzenie, bo prawidłowość powinna tutaj być taka, że im on się będzie łatwiej przenosił, tym prawdopodobnie będzie już mniej powodował ciężkich przebiegów i hospitalizacji. Jeżeli by tak było, mogłoby się okazać, że ta faza epidemii jeszcze rzeczywiście trochę potrwa, aczkolwiek to na tym etapie, myślę, jest nieprzewidywalne i w zasadzie zależy w dużej mierze też od działań podejmowanych przez rządy. A tutaj tych działań w przypadku Polski nie widać. Przypomnijmy, że wczoraj dowiedzieliśmy się o przedłużeniu o kolejny miesiąc tak zwanych restrykcji, które polegają głównie na tym, no nie są zbyt wielkie, że nie możemy spożywać posiłków w kinach. Nie możemy sobie kupić popcornu i pewnego słodzonego napoju. Pozamykane są dyskoteki do 28 lutego i oprócz tego mamy limity, których nikt nie przestrzega w sklepach i w hotelach, restauracjach. Do 30%. Oczywiście te limity nie dotyczą osób zaszczepionych. Natomiast nie zmienia to faktu, że te ograniczenia mają charakter takich niesprawdzalnych i w zasadzie nieweryfikowalnych na tym etapie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, panie dyrektorze. Ja państwa zapraszam do oglądania i słuchania podcastów Jestem z Gdańska na gdańsk.pl i na profilu Miasta Gdańska na Spotify. Do zobaczenia i do usłyszenia.